mamusie, za tatusia, za babunie, za dziadusia, za tłum ludzi i tak kółko nieustannie. Czy któraś z was ma ten sam problem? Może doradzicie, kochane, co robić? Jak tylko przychodzą chłodniejsze dni, staję przed dylematem, wkładać czy nie. To doprawdy frustrujące. Moja czterolatka trochę grymasi, no ale przecież liczy się tylko dobro dziecka. Pomóżcie. Sfrustrowana Joanna. Za mamusię, za tatusia, za babunię, za dziadusia, za tłum ludzi i tak w kółko, kiedy wreszcie im się sądzi. Tylko nie to! Nie. Nie jestem w stanie tego znieść. Na samą myśl cierpnie mi skóra. To jest straszne, nie do wytrzymania, pozbawione sensu i zupełnie do niczego niepotrzebne. Nie znoszę, jak chwytają mnie za kostki i ściskają tak mocno, że krew odpływa z palców. Moje stopy stają się lodowate. Nie mogę nimi poruszać. Ograniczają moje ruchy i ledwo chodzę. Czuję się tak, jakbym była słoniem. Czasem marszczą się jak obwarzanki. Wygląda to okropnie. I nie mogę zginać kolan. O, albo zsuwają się podstępnie. Jestem przerażona, że któregoś dnia pociągną za sobą gadki i będę świeciła gołą. Spaliłabym się ze wstydu. Kiedy byłem małym dzieckiem, najbardziej nie lubię, gdy oblepiają moje nogi, szczypią, gryzą niemiłosiernie. Cały czas się drapię, o niczym innym nie myślę, tylko o tym, jak się tego draństwa pozbyć. Nigdy nie wiem, gdzie jest tył, a gdzie przód. Gdy nie trafię, piją mnie w tyłek. Nie cierpię tego. Najbardziej nie lubię, gdy tata chwyta za gumkę, o, tu, w pasie i podnosi mnie do góry, jakbym była zakupem, który trzeba wcisnąć do siatki. Jest przekonany, że pomaga mi w szybszym wciąganiu tego paskudztwa. To ma być niby zabawne. Wcale mi nie do śmiechu. Za mamusię, za tatusia, za babunię, za dziadusia, za tłum ludzi. Ej, no przestań! Nie znoszę tego koloru i tego plastikowego zapachu. Szelestu, dotyku, ble! Okropieństwo. O, albo te durne wzorki. Można dostać oczopląsu. Co to ma być? Po praniu potrafią się tak rozciągnąć, że mogłabym razem z moją starszą siostrą wleść do jednej nogawki. A innym razem kurczą się, że nawet moja lalka Mimi nie chciałaby tego nosić. Potrafią też puszczać oczko. Wtedy na ratunek przychodzą nici i nowy szef. Na przykład napięcie. Powoduje, że mam ciągle utarte pięty i muszę chodzić w plastrach. Czasem protestuję. Kiedy już nie mam siły wrzeszczeć, wierzgać. Aha, wierzgać nie mogę, no bo przecież krępują moje ruchy. Czy ryczeć. Padam jak długa. Boli okropnie. Ja się jednak nie poddaję i czekam na efekt mojego poświęcenia. Na kolanach pojawiają się wielkie, zakrwawione dziury. Ból czasem jest nie do zniesienia. Jedyna pociecha to to, że nadają się już tylko do wyrzucenia. Mam zawsze cichą nadzieję, że nie znajdzie się kolejna para, z którą znowu będę musiała walczyć. Rajstopki pod spodenki? Co za dorosły to wymyślił? Powiedziałam wtedy sobie, uroczyście przysięgałem, że pamiętać będę chwile, które budzą w dzieciach grozę i że nigdy nie usłyszę, czy ja muszę, choć nie znoszę.